Bardzo lubię to preludium. Słuchając go, kilkakrotnie odnoszę wrażenie, że się już kończy. A ja znowu kilkakrotnie odnoszę wrażenie, że ono się zaczyna. I to mnie pobudza do myślenia. Czy ty wiesz, że śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci prezesa Bardziocha zostało umorzone z braku jakichkolwiek dowodów na cokolwiek? A tak, tak, czytałem o tym w prasie. A dlaczego Bach skojarzył ci się z Bardziochem? No jak to, przecież obydwa nazwiska zaczynają się i kończą identycznie. Bach? Bardzioch? Rzeczywiście. Często zaskakujesz mnie niezwykłą bystrością spostrzeżeń. Z wielkim zainteresowaniem śledziłem bieg tej sprawy w prasie. To jest niezwykła historia. Nie wiem, czy ty pamiętasz. Nie bardzo, zwłaszcza, że nie śledziłem tego tak pilnie. Przypomnę ci. Otóż prezes Zupeksu, magister Bardzioch, przyjął na audiencji niejakiego Nierdzieszkę, emeryta tejże instytucji. Sekretarka, która po pewnym czasie weszła do gabinetu prezesa, nie zastała tam nikogo. Kiedy wybiegła na balkon, spojrzała w dół, zobaczyła prezesa nieżywego, leżącego na trawniku. Gabinet znajduje się na drugim piętrze. A tego Nierdzieszki śladu. Czyżby ten Nierdzieszko prezesa... Zepchnął prezesa. A co potem? No, uciekł innymi drzwiami. No, ale nie było drugich drzwi. Przez sekretariat tylko wchodzi się do gabinetu. No to zmowa sekretarki z tym... Nierdzieszką. Nie. W śledztwo zresztą wykluczyło taką możliwość. No to w takim razie ten... Nierdzieszko? Nierdzieszko. Nierdzieszko uciekł porywnie z balkonu. No nie, to był staruszek. Zresztą znikł bez śladu. Nikt, nigdy, nigdzie go od tej pory nie widział. No tak. To rzeczywiście zagadkowa historia. Prawda? No i jak się okazało, nie do rozwikłania. A co byś ty powiedział, gdybyśmy tak my spróbowali ją rozwikłać? My? No chyba żartujesz. Znaczy, zwłaszcza teraz, kiedy fachowcy od tych spraw umyli ręce. Ale wcale nie żartuję. Sam niejednokrotnie mówiłeś, że ja wykazuję pewne predyspozycje do trafnej dedukcji. A przed chwilą moje spostrzeżenia na temat podobieństwa nazwisk Bach i Bardziów oceniłeś jako bystre. No tak, ale a co to? Masz nowe hobby? Ty już nie kolekcjonujesz obrazów? No cóż, jedno drugiemu nie przeszkadza. Nasz wiek i związane z tym zasoby wolnego czasu pozwalają uprawiać rozliczne hobby, a o tej sprawie bardzo wiele myślałem i gdybyś tylko zechciał mi dopomóc, moglibyśmy spróbować. Kiedy chyba zdajesz sobie sprawę, że zawód detektywa jest mi raczej obcy, nawet rola Watsona. Ale ja ci nie proponuję wcale roli Watsona. Słuchaj, ja obmyśliłem pewną metodę prowadzenia dochodzenia chyba bez precedensu w dziejach kryminalistyki. Wydaje mi się ten mój wynalazek niezwykle skuteczny. Wymaga on jednak udziału dwóch osób prowadzących śledztwo. Dwóch? Dwóch. No to powiem ci, że ktoś przed tobą już wymyślił taką metodę. Ale to rzecz nie w liczbie detektywów, tylko w podziale funkcji między nimi. Otóż jeden z nich podejrzewa absolutnie wszystkich, tak, a drugi nikogo. I na wypadkowej tych dwóch punktów widzenia odnajdujemy mordercy. A to jest rzeczywiście odkrywcze. A widzisz? To jest odkrywcze. No, ale wiesz, z jednej strony to są dosyć fatygujące zajęcia, a z drugiej przecież nie mamy żadnych uprawnień do prowadzenia śledztwa. Wcale nam nie są potrzebne, przecież śledztwo jest umorzone, a rozporządzamy sporym materiałem, który zaprzyjaźniony ze mną, jak wiesz, porucznik Biedroniec mi przystępnił. Chodziłoby tylko o odbycie kilku rozmów z paroma osobami z dawnego otoczenia prezesa Bardziocha, stosując naszą metodę. No, twoją metodę. Bo teraz już jest nasza. Thank you.
leje. Ja też odnoszę takie wrażenie. Może na kanapkę. No tak, Sandlała. Jak puls? Nie wiem. Nigdy nie udaje mi się odnaleźć pulsu. Ale swoją drogą to jest jednak podejrzane, że ona zemdlała na nasz widok. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To powinno być dla ciebie podejrzane, ponieważ wszyscy są dla ciebie podejrzani. Ja natomiast zwróciłbym twoją uwagę na fakt, że wszedłeś tu w ciemnych okularach. No tak, no wiesz, jak mi się nie przypomni, żebym zdjął, to ja nawet czasem się kładę spać. I w szaliku, który ci zasłania pół twarzy, wyglądasz jak zamaskowany. No też mi nie przypomniałeś, dzisiaj jest zimno i chodziło mi o ten ząb, wiesz. Ale może byśmy ocucili panią? Nie, nie trzeba, sama pani się ocknęła. O, kim panowie są? Proszę się nie lękać, jesteśmy detektywi amatorzy. W stanie spoczynku. Pani pozwoli, to mój przyjaciel. A to mój przyjaciel. A czym mogę panom służyć? O, tylko chwilą rozmowy. Chcieliśmy panią prosić, żeby pani była taka dobra, o ile to oczywiście możliwe, tu na tym miejscu, gdzie rozegrała się tragedia prezesa Bardziocha, opowiedzieć nam jeszcze raz. Nie, panowie, to jest ponad moje siły, to dla mnie takie straszne wspomnienie. Rana tak świeża, że mimo pewnego upływu czasu, że... Nie. Pani, widać, była bardzo przywiązana do szefa. To była. Jestem, proszę pana. Śmierć nie może być przeszkodą dla takiego przywiązania jak moje. To był złoty człowiek. No chyba jednak nie wszyscy tak uważali, skoro... No to co, to pan myśli, że to jednak nie był nieszczęśliwy wypadek? Nie, przyjaciel jest bardzo podejrzliwy. To jest jego, że tak powiem, funkcja. Proszę pani, czy prezes miewał zawroty głowy? Nie, nigdy się nie skarżył. Nie. Nawet na zawroty głowy od sukcesu? A czy prezes miewał lęki przestrzeni czy wysokości? Nie, nigdy tego nie stwierdziłam. Na przykład bardzo chętnie wychodził na balkon, kiedy pora była potem sposobna. W takim razie, jak wytłumaczy pani fakt, że wypadł z balkonu w porze chyba raczej niestosownie? Ja, proszę pana, ja nie wytłumaczę tego faktu. Ja już stwierdziłam niejednokrotnie w czasie śledztwa, że ja nie jestem w stanie niczego wytłumaczyć tej strasznej, zagadkowej historii. Czy panowie skłonni są podejrzewać tego Bogu ducha winnego nierdzieszkę? A dlaczego powiedziała pani Bogu ducha winnego? No nie wiem, no co, tak mi się powiedziało. Tak wyglądał. Jak on mógł wydostać się z gabinetu? W ogóle nie widziałam, żeby wychodził. A czy ten pan Nierdzieszko powiedział pani, w jakiej sprawie zgłasza się na audiencję? Nie, on się nie zgłosił. Ach, nie? Nie. To znaczy, owszem, tak, zgłosił się, tak. Ach. Ale na nasze telefoniczne zaproszenie. Pan prezes zlecił mi ten telefon do niego. Bo to było tak, proszę panów. Pan prezes oczywiście nie był w stanie przyjmować wszystkich pracowników z UPEX-u ze względu na nawał zajęć. Ale jako człowiek sumienny, pan prezes kazał mi zawsze pod koniec roku robić zestawienia tych osób, których w ciągu roku nie zdołał przyjąć. Przez parę lat trochę się tych nazwisk uzbierało. No i... Kiedy wyszły te nowe przepisy o przyjmowaniu interesantów, no gdzież one są? Och jej. No nie ma, no. Pan prezes, co? Pan prezes postanowił zabrać się do odrobienia tych zaległości i polecił mi zacząć od takiego petenta, który najdłużej ubiegał się o audiencję. Okazało się, że takim jest niejaki pan Nierdzieszko. Nierdzieszko. Tak, zatelefonowałam więc do niego. Z początku był zaskoczony, nie spodziewał się, ale przyjdzie z radością, powiedział, tak. Tylko w jakiejś sprawie tego nie ujawnił. Chwilkę czekał, no niedługo, jakieś 10 minut po 17 był już w gabinecie. Aha, a około 18 pani się zorientowała, że audiencja się przeciąga ponad zwyczaje prezesa. Mhm. Tak. To było mniej więcej o tej samej porze roku, prawda? Tak. Mhm. I o tej samej porze dnia. Też taki
chłodny jesienny wieczór i nagle ten krzyk za oknem. Panie. Słyszałeś? Nie. Nie. Tym razem to tylko portier Ogiński krzyknął, bo do tego strasznego wypadku, ilekroć się zdrzemnie w portierni, śni mu się, że prezes spada z balkonu i wtedy budzi się z krzykiem. Tak też nie może zapomnieć prezesa. Ale wtedy, kiedy usłyszałam ten krzyk, proszę podtrzymać, bo rozległ się tak, jakby za okna. Wyjrzałam nawet. Na ulicy nie było nikogo. To jest cicha, spokojna uliczka o tej porze. Spojrzałam na zegarek, pomyślałam, coś za długo przeciąga się ta audiencja. Zapukałam. Weszłam do gabinetu. Nikogo w nim nie było. Tylko wiatr unosił firanki w otwartych drzwiach balkonowych. Wybiegłam na balkon, spojrzałam i... I jak on wyglądał? Prezes z lotu ptaka. Nie, ten emeryt, nie, Nierdzieszko. Aha, pan Nierdzieszko, dziękuję. Nie, proszę pana, szczuplutki. Taki w kusym paletku, którego nie chciał zdjąć za żadne skarby. Kiedy mu to zaproponowałam, odpowiedział dość dziwnie, że... Nie chcę się rozstać z płaszczem, ponieważ w każdej chwili może mu być potrzebny na dalszą drogę. W każdej chwili na dalszą drogę. Pan Ogiński? Pan Ogiński? Tak. Starszy portier Ogiński, melduje się. Jak najbardziej. Jestem detektywem. O rany Boże. Nie, ale amatorem. Spokojnie, panie Ogiński. To pan znalazł ciało prezesa owego wieczoru? Którego wieczoru? No, pamiętnego. A pamiętnego? Tak, to ja znalazłem. Podbiegłem, patrzę, leży prezes i ani zipie. Ja wiedziałem. Wiedział pan, że prezes wypadnie z balkonu? Tak, nie, ja nie wiedziałem, tylko jak wypadł pan prezes, podbiegłem, patrzę, już wtedy wiedziałem. Aha, jakiś wypadł. A jak prezes zazwyczaj wychodził na balkon, panie Ogiński? Jak prezes zazwyczaj wychodził na balkon, no to było... Lato zazwyczaj było, albo wiosna, wychodził sobie tak, o. I zipał. Ale ludzki był człowiek, panie. Ludzki był człowiek. Ale przecież nie wypadł z balkonu latem ani na wiosnę. No bo nigdy pan przecież nie wypadał latem albo na wiosnę. Nie. A jak to? A jesienią wypadał? Zdarzały się już takie wypadki? Jak wtedy, jak wypadł? To już nie wypadał. Aha, tak. A jak prezes, czy pan sobie przypomina, jak prezes wychodził na balkon wtedy, zanim wypadł? Nie, pan prezes... Czy pan widział? Nie, pan prezes nigdy o tej porze nie wychodził na balkon. Wychodził lato albo wiosną. Aha. A zresztą ludzki był człowiek, ludzki. Zawsze mnie pytał... No co tam, panie Ogiński, jak żona? Ja dziękuję, opowiadałem, panie prezesie, dziękuję bardzo, ja nie mam żony, ludzki był człowiek. Zaraz, chwileczkę, panie Ogiński, ale jeżeli w ogóle nie wychodził na balkon tego wieczoru, co wypadł, to jak mógł wypaść? Niech pan się zastanowi. Kto go tam wie? Kurwa będzie wiedział, może złe jakoś go, jakieś się złe wdało. I wyrzuciło pana prezesa, bo ludzki był człowiek, pan prezes. Jakbym wiedział, że leci pan prezes, to bym natychmiast go złapał. Tak. Nie dopuścił zetknięcia się z ziemią, ale ćma była, ćma, jak usłyszałem krzyk.
Podbiegłem, patrzę, leży pan prezes i ani sipie. A dawniej się zipał. A tu... Ludzki wyczwar. No, dziękuję panu, panie Ogiński. Do widzenia. No to do widzenia. Do roboty. Ponieważ śledztwo w sprawie prezesa Bardziocha zostało umorzone. Dajcie na szóstkę. Ponieważ to śledztwo zostało umorzone i moje poczynania amatorskie... A skąd ja mam wziąć? Tak, i moje amatorskie poczynania już nie mogą w niczym przeszkodzić kompetentnym organom. Jako detektyw hobbysta chciałem prosić pana naczelnika o kilka minut rozmowy. Umorzone śledztwo. Tak. To tak się mówi. Proszę bardzo, bardzo proszę. Pan będzie łaskaw. Dziękuję. Pan naczelnik w swoim czasie był bezpośrednim zwierzchnikiem pana Nierdzieszki. Tak jest. Tak. Czy uważa pan, że pan Nierdzieszko mógł mieć jakieś powody, żeby nie lubić prezesa? To był człowiek wyjątkowej zacności. Aha, Nierdzieszko. Nie, prezes. Zawsze pytał, jak tam dzieci, naczelniku Bidelec. Chociaż osobiście nie mam dzieci. Nie miał pamięci, nieboszczyk. Ale serce miał. Także uważa pan, że nie można było do niego żywić jakiejś niechęci? A to był człowiek wyzuty z uczuć niechęci w ogóle. Aha, Nierdzieszko. Nie, prezes. I ja pytam pana o ewentualną niechęć pana Nierdzieszki. Pana Nierdzieszki w stosunku do prezesa. A nie odwrotnie? A więc może uważa pan, że pan prezes mógł żywić coś na kształt niechęci do pana Nierdzieszki? Ja nic nie uważam. To dlaczego pan pyta? Ja pytam. Pan wybaczy, to pan pyta. Ja jedynie panu odpowiadam. To była niezwykle ciekawa, bogata... indywidualność. Nierdzieszko. Nie. Prezes. Ale ja... Sucza dwa. Wczoraj były. Ja bardzo przepraszam, panie naczelniku, ale może byśmy się na chwilę oderwali od osoby pana prezesa i pomówili o pana byłym podwładnym, zaginionym emerycie, panu Nierdzieszce. Czy... znana panu może jest sprawa, z jaką swego czasu on zgłaszał się na audiencję do prezesa? Nie, nie jest mi znana. Niemniej, jeżeli pan jest ciekaw mojego zdania, to uważam, że taki, gdyby taki człowiek, jak ów zaginiony Nieździerzko... Nieździerzko. Próbował swoją sprawę, jaka by ona nie była, załatwić we właściwym, a więc na moim w danym wypadku szczeblu, obeszłoby się bez tego tragicznego wypadku. A dlaczego? Ja mam pokój bez balkonu. No, i co ty sądzisz o tych dwóch rozmowach z naczelnikiem Bidelcem i z Ogińskim? Chyba zreferowaliśmy sobie dosyć dokładnie. Tak, a chciałem cię prosić, żebyś w tym jednym, jedynym wypadku zwolnił mnie z obowiązku podejrzewania. Wiesz, portier Ogiński jest dla mnie osobnikiem na tak niskim szczeblu rozwoju intelektualnego, Ja się bardzo cieszę, że mnie o to prosisz, ponieważ ja też chciałem ciebie prosić w tym jednym wypadku, żebyś mnie zwolnił z obowiązku niepodejrzewanego. Jak to? Tak jest, mój drogi. To moim zdaniem naczelnik Bidelec jest, no darujmy sobie eufemizm, debilem, natomiast portier Ogiński zachowuje się w określony sposób, ponieważ o zgonie prezesa i roli, jaką w nim odegrał staruszek Nierdzieszko, wie bardzo wiele, a może nawet i wszystko, tylko nie chce tego ujawnić. Czy masz jakieś argumenty na poparcie tej śmiałej tezy? Tak. Gdybyś ty dokładnie prześledził
ten serwis fotograficzny sprawy, zauważyłbyś niewątpliwie brak emblematu na czapce portiera Ognińskiego. Otóż chciałem ci coś... To jest zdjęcie z tego samego to wieczoru, to jest zdjęcie kiedy... wykonane bezpośrednio ten tragiczny wypadek, tak? Po tragedii. Otóż chciałem ci coś oczywiście pokazać. Nie ma emblematu. Proszę cię. Zupex. Nie powiesz mi chyba, że to jest właśnie ten emblemat. Ten sam. Ten sam. Oczywiście nie ja jeden zauważyłem brak emblematu na czapce Ognińskiego. Mnie, a to jednemu, dopisało szczęście w tej sprawie. Wyobraź sobie, że kilka dni temu, kiedy oglądałem sobie miejsce tragedii, ten emblemat spadł mi po prostu na głowę. Na głowę? Na głowę. Skąd ci spadł na głowę? Spadł mi na głowę z drzewa, z rozłożystego klonu, który sobie rośnie na wprost okien gabinetu prezesa. No i co, i uważasz, że Ogiński właśnie tam na tym drzewie umieścił ten emblemat? O, oczywiście, oczywiście. Chociaż słowo umieścił nie jest w tym wypadku adekwatne. Ogiński owego pamiętnego wieczoru wdrapał się na klon, żeby z jego konarów obserwować, co dzieje się w gabinecie prezesa. Czynił to prawdopodobnie niejednokrotnie, żeby sobie urozmaicić nudną służbę. Drzewo doskonale nadaje się do tego celu. Kiedy był na drzewie, zawadził emblematem o jakąś gałązkę, gdzie też utkwił on, znaczy emblemat. Tak. I pozostał aż do owego dnia, kiedy wiatr szczęśliwie zrzucił go na moją głowę. Zresztą naczelnik Bidelec również owego pamiętnego wieczoru zwrócił uwagę na brak emblematu na czapce Ognińskiego. Kazał mu ten brak uzupełnić, no niestety wtedy akurat na rynku zabrakło emblematów. Więc sądzisz, że Ogiński widział z tego drzewa wszystko, co działo się owego wieczoru w gabinecie prezesa? To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Dlaczego tego nie ujawnił? Czy był w jakiś sposób zamieszany w tę całą historię? Nie, nie, nie. Ogiński zobaczył wtedy coś tak niezwykłego, że po prostu nie ujawnił tego z obawy, że i tak mu nikt nie uwierzy, natomiast może mu to być poczytane za pijackie halucynacje. A pociąg do Kieliszka już raz o mało go nie pozbawił posady. No, nie mówiąc zresztą o niestosowności podglądania prezesa, prawda? Wiesz, że po prostu zadziwiasz mnie niezwykłą bystrością i chyba słusznością swoich hipotez. Masz jakiś własny pogląd na to, co działo się owego wieczoru w gabinecie prezesa? Słuchaj, czyś ty rozmawiał z dozorcą tego domu, w którym mieszkał Niedźwiedzko? Nie, nie. Nie rozmawiałem z dozorcą, ponieważ w tym domu w ogóle nie ma dozorcy. To znaczy, jest tam tylko mieszkanie służbowe po dozorcy, w którym mieszka jakaś pani. I ona jest z tego tytułu jedynie dozorczynią, że mieszka, prawda, w tym służbowym mieszkaniu po dozorcy. Ale wstydzi się tego trochę i nie lubi, jak jej się to wypomina, także jest bezużyteczna jako informatorka, tym bardziej, że nie wie, co dzieje się w ogóle w domu, na klatce schodowej, kto mieszka i tak dalej. Powiedziała mi o tym wszystkim pewna przypadkowo napotkana lokatorka i tutaj wyobraź sobie, dopisało mi szczęście, bo ta lokatorka zupełnie bezinteresownie interesuje się znowu wszystkim, co dzieje się w tym domu, kto gdzie mieszka i tak dalej, i tak dalej. I powiedziała mi, doskonale zresztą pamięta emeryta Nierdzieszkę, i poinformowała mnie, że pozostawał on w zażyłych stosunkach z niejaką panią Orianą Gwizdoń, która mieszka na najwyższym piętrze tego domu. To musiał być niezły numer ten Nierdzieszko, bo zgadnij, kto to jest pani Oriana Gwizdoń. No, jeżeli mówisz, że staruszek był numer, to domyślam się. Thank you.
Proszę, proszę, drzwi otwarte. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przyszliśmy... Panowie... we dwóch? Tak, ale w sprawie rozmowy. Ach tak. Ale uprzedzam, że posługuję się językiem raczej literackim. A, to nam nie przeszkadza. Chcieliśmy porozmawiać o zaginionym swojego czasu, nie wiem, czy pani sobie przypomina, panu Nierdzieżcu. Mój Boże, czy ja go pamiętam? No, ale panowie zechcą się położyć. Stać u mnie trudno ze względu na niskie mieszkanie. To zresztą w moim zawodzie nie jest wadą lokalu. A płacę jak za pół metrażu właśnie ze względu na ten niski pułap. Czy ja go pamiętam? To był święty człowiek, proszę panów. Serdeczny, delikatny, uczynny, mądry, a przy tym taki estetyczny, czyściutki. Bardzo mi pusto bez niego. Bardzo. Łączyło nas tak piękne uczucie. Można by to nawet nazwać namiętnością. Szlachetną namiętnością. Mimo tak znacznej różnicy wieku. Och, proszę pana. Pan mnie źle zrozumiał. Łączyła nas namiętność do Prusta. To on ją we mnie rozbudził. To on nazwał mnie Orianą i tak już to zostało. Powiedział mi, że właśnie tak wyobrażał sobie księżnę Orianę de Gourmont. Znaczy, biorąc zewnętrznie. Bo poza tym to ja jego zdaniem góruję nad moją imienniczką, brakiem egoizmu i w ogóle sercem. A państwo znali się długo? Och, tak. Nasza znajomość zaczęła się jeszcze, zanim on przeszedł na emeryturę. Rdzieżko. I ja miałam scysję z niekulturalnym klientem i on to usłyszał przez drzwi z klatki schodowej, kierując się akurat do swego mieszkania. I kiedy pozbyłam się owego l'aventurier, staruszek zapukał do moich drzwi. Był bardzo zdenerwowany. Mówił, że niepokoił się o mnie i że nic go tak nie oburza, jak chamskie traktowanie kobiety przez mężczyznę. Powiedział, że powinnam sobie dobierać klientelę odpowiednią do mojego poziomu, jego zdaniem bardzo wysokiego. No a kiedy ja zauważyłam, że o taki dobór jest bardzo trudno, powiedział, że mi w tym dopomoże. I dopomógł? Ach, tak. Niezwykle efektywnie, och, niezwykle. W dość krótkim czasie zmienił nie do poznania profil mojej klienteli, a wykorzystywał w tym swoje skromne stanowisko w Zupeksie. No, które jednakowoż dostarczało mu kontaktów z licznymi klientami. On ich doskonale poznawał, bo jak wiadomo, załatwianie spraw w tej instytucji jest niezwykle przewlekłe. Tak. A spośród nich dopiero werbował dla mnie ludzi, jego zdaniem, najatrakcyjniejszych, najkulturalniejszych, zasługujących jego zdaniem, by nagrodzić im trudy załatwiania spraw w Zupeksie. Ach, miał pod tym względem wyczucie niezawodne i orientację człowieka, który dużo przeszł. I robił to zupełnie bezinteresownie? Ach, najzupełniej, proszę pana. Co do tego, to był taki, że najdrobniejszego prezentu przyjąć nie chciał. Mawiał, że świata zmienić nie sposób, ale że można próbować go odrobinę poprawić. I jeżeli mu się to udaje w jakimś minimalnym choćby zakresie, to jest to dla niego wystarczającym zadośćuczynieniem. To był święty człowiek. Proszę pana, był. Ja dzięki niemu zaczęłam pracować mniej, ale za to pod wieloma względami efektywnie ja zaczęłam mieć czas na zaspokajanie moich rosnących potrzeb kulturalnych, na naukę języków. Ja marzę o tym, żeby Prusta przeczytać w oryginale. A la recherche du temps perdu. A! Przypomniał mi się jeszcze jeden fakt.
świadczący o niezwykłych zaletach serca staruszka Nierdzieszki. On nawet do zwierzchników miał stosunek pełen ciepła i życzliwości. Kiedyś mi powiedział, przechodziłem wczoraj wieczór koło Zupeksu i znów widziałem światło w oknach gabinetu prezesa Bardziocha. I Bardziocha. Jakżeż ten człowiek się zapracowuje, co on z tego życia ma. Czy nie można by go przedstawić pani, Oriano? Naprawdę należy mu się chwila wytchnienia po tych trudach. No, no czy to nie piękne, że tak mówił? A sądzi pani, że może w tej sprawie starał się o audiencję? Ja nie wykluczam takiej możliwości. To był święty człowiek, tylko ostatnio, no niedługo przed jego zniknięciem, zaczęło się dziać z nim coś dziwnego. Zaczął być jakiś roztargniony, zamyślony, jakby przejęty czymś, co rozgrywało się wewnątrz niego, w jego świecie wewnętrznym. Ilekroć zjawiał się u mnie, co chwila sięgał do kieszonki kamizelki, jakby patrzył, która godzina. I kiedy ja go zapytałam, dlaczego będąc u mnie ciągle się dokąd śpieszy, powiedział mi, to nie zegarek. A co? Spytałam. I wtedy mi powiedział, grawitacjometr. Nigdy nie słyszałam o takim przyrządzie. Grawitacjometr? Grawitacjometr. Co? Grawitacjometr. Grawitacjometr. Wiesz, jestem pod niesłychanym urokiem pani Oriany. A jednak przysnąłeś. Przysnąłem pod urokiem. Nawet nie zdążyłem podejrzewać, wiesz. I dlatego troszkę żałuję, że przerwałeś rozmowę w momencie, kiedy ujawniła fakt z tym... Grawitacjometrem. A nie wiesz, dlaczego tak uczyniłem? No. Dlatego, że w tym momencie właśnie zorientowałem się, że nasze śledztwo zostało ukończone. Ukończone w związku z brakiem jakichkolwiek dowodów na cokolwiek. W związku z rozwikłaniem tajemnicy śmierci prezesa Bardziocha i nie mniejszej tajemnicy zniknięcia staruszka Nierdzieszki. Ty ją rozwikłałeś? No, z twoją wydatną pomocą. Mogę ci teraz z ryzykiem minimalnych odchyleń od rzeczywistości przedstawić przebieg sceny, która rozegrała się między Nierdzieszką a prezesem Bardziochem owego pamiętnego wieczoru. Otóż... Przyszedł pan Nierdzieszko, panie prezesie. A, proszę prosić. Pan prezes prosi. Moje uszanowanie panu, panie prezesie. A witam pana, panie Dzierżko. Nierdzieszko. Nierdzieszko. Proszę bardzo, niechżeż pan spać. Serdecznie panu prezesowi dziękuję, że pan prezes mnie przyjął. Ale nie ma za co, to ja raczej przepraszam pana, że tak długo musiał pan czekać, zanim znalazłem trochę czasu, ale wie pan, no nawał pracy, ta cała sprawozdawca. Ja wiem, proszę. Panie prezesie, trwało to trochę, bo trwało, ale wreszcie znalazł pan dla mnie chwilę czasu, żeby mi ją poświęcić i dlatego pragnąłbym panu wyrazić moją ogromną wdzięczność, że człowiek na takim stanowisku znalazł chwilę. Nie, dziękuję. A może kawy? Nie, dziękuję. O, to kieliszek koniaku, co? Nie, dziękuję. Czas. Odrobina pańskiego czasu to jedyne, z czego chciałbym skorzystać. I dlatego jeszcze raz chciałbym panu wyrazić moją szaloną wdzięczność. Panie kolego, no naprawdę nie trzeba już dostatecznie pan wyraził. Proszę, niechżeż pan spocznie. Czym mogę służyć? Niczym. Absolutnie niczym. No jak to niczym? Skoro zapisał się pan do mnie na rozmowę, to musiał pan mieć jakąś sprawę.
Tak, chce pan, to było już tak dawno, bardzo dawno, że ja już zapomniałem, jaka to była sprawa. W międzyczasie przeszedłem na emeryturę. Ach, więc pan już jest na emeryturze, no to naprawdę niepotrzebnie pana fatygowałem. Ależ potrzebnie, bardzo potrzebnie, panie prezesie. No nie, no, skoro nie mogę teraz być panu w niczym użyteczny. Ale ja mogę być użyteczny panu prezesowi, ja mogę panu oddać usługę. Pewną i... Jakążeż usługę może pan mi oddać? A widzi pan, to jednak muszę pana wprowadzić w pewną sytuację, powiedziałbym dość niecodzienną, w jakiej znalazłem się w chwili obecnej. Otóż od pewnego czasu stwierdziłem, że grawitacja u mnie maleje. Co takiego? Grawitacja. Sila przyciągania ziemskiego maleje w stosunku do mojej osoby. Tak, a jak się pan o tym dowiedział? A, wie pan, to się czuje, to się czuje. I właśnie kiedy poczułem się o wiele lżejszy, a nie chudłem, to zacząłem mierzyć sobie grawitację. No, była dużo niższa od przeciętnej. Normalna wynosi, wie pan, jak pan sobie przypomina, 981 cm na sekundę kwadratową, a u mnie była poniżej 900. I w dodatku, któryś nocy objawił mi się anioł. W czasie snu, oczywiście. O ile sam anioł... Samego anioła zaliczyłbym do sennych marzeń, o tyle anioł w połączeniu z malejącą grawitacją u mnie nabrał cech autentyzmu. Oj, powiedział mi, że wkrótce będę w niebo wzięty. Tak, nie ulegało wątpliwości, że wkrótce w niebo wstąpię, prezesie. Tak, a czy ten anioł nie powiedział panu, dlaczego miałoby spotkać pana takie, no, bądź co bądź wyróżnienie? Nie powiedział. Nie powiedział. Był bardzo lakoniczny, ale ja sam sobie odpowiedziałem na to pytanie. No przecież, no nic takiego na miarę świętych nie udało mi się zrobić, dokonać w życiu, ale i nikomu też również i świństwa nie zrobiłem. Tego nawet świństewka, panie prezesie, od Tyciego. Ani bezinteresownie, ani z myślą o własnej korzyści. Tak, ale ja tylko, wie pan, nie mogę zrozumieć, dlaczego to właśnie mnie pan się zwierza z tych swoich, no bądź co bądź, niecodziennych spraw. I jaką to usługę chce mi pan wyświadczyć. No, pan prezes okazał mi tyle naprawdę serca, że pan prezes poświęcił chwilę czasu i przyjął mnie. Także ja z prostej wdzięczności chciałbym się panu prezesowi odwdzięczyć i jak już będę tam, na miejscu, załatwić to i owo, no w miarę oczywiście moich skromnych możliwości i według pana życzeń. Jak będzie pan tam... To proszę mi nic nie załatwiać, panie Zdzier. Nie, Rdzieszko. Nie, dziękuję. Niech. Ja rozumiem. Pan mi po prostu nie wierzy. Pan mnie bierze za niepoczytalnego, panie prezesie. Ja wiem, pan mnie tak krótko zna, ale ja postaram się pana przekonać. Proszę. Niech pan patrzy, panie prezesie. Czy człowiek o normalnej grawitacji potrafiłby tak jak ja odbić się od podłogi o tak... O kurczę! Dziękuję za uwagę. Opadłem, bo jeszcze cokolwiek grawituje. Ale nadejdzie taki moment, że już w ogóle nie będę i wtedy rozumie pan. Nie, no to jest wprost niepojęte. Proszę, niechżeż pan siada. Ach, dopiero teraz pan mi uwierzył, panie prezesie, oj wy materialiści.
materialiści. No więc jak? Czy mam tam coś przekazać od pana prezesa, względnie o coś poprosić w pana imieniu? W moim imieniu, no... jakoś nic mi nie przychodzi do głowy. Ale może jak już będzie pan tam, to zechce pan, komu pan będzie uważał, powiedzieć, że tu, a tu taki, a taki jest skromnym kierownikiem. No i ewentualnie kilka ciepłych słów pod moim adresem. Dobrze, dobrze, będzie tak, jak pan sobie życzy. Do widzenia. Jak to pan już odchodzi? Ja właśnie poczułem, wie pan, że w tej chwili mój czas nadszedł. Nie spodziewałem się, że to właśnie nastąpi teraz. Zaraz. O! Ale tam jest balkon! Tak. Z balkonu będzie najlepiej. Błagam pana, nie z mojego balkonu. Niech pan tego nie robi. To już jest niezależne ode mnie. Ale nie z mojego balkonu. Przecież ktoś z ulicy może zobaczyć. Niech pan nie czepia się moich nóg. Mój Boże, sugestywność sceny, którą mi opisałeś, jest nieodparta, nawet jeżeli nie rozegrała się w rzeczywistości. Mogę cię zapewnić, że się rozegrała. Masz jeszcze coś w zanadrzu na poparcie twoich słów? Mam. Otóż wyobraź sobie, przedwczoraj przyśnił mi się staruszek Nierdzieszko. Był w białej koszuli, maksi, z olbrzymimi, białymi skrzydłami u ramion. Spojrzał na mnie wymownie i skinął potakująco głową, jak gdyby potwierdzał to wszystko, co ci przed chwilą opowiedziałem. Mało tego, nazajutrz, czyli wczoraj, przechodzę koło sklepu 1001 drobiazgów i co widzę na wystawie? Grawitacjometr. Grawitacjometr? Kupiłem. No czy to nie jest niezwykły zbieg okoliczności? Przecież dotychczas nie sprzedawano u nas tego rodzaju przyrządów. A skąd Nierdzieszko go miał? No skądś tam sobie sprowadził. I co, zmierzyłeś sobie grawitację? No właśnie, boję się. Słuchaj, czy ja zrobiłem ci kiedykolwiek jakiekolwiek świństwo? Tym? No. Chyba żartujesz. No co ci przyszło do głowy? No, a komukolwiek, czy ja komukolwiek zrobiłem kiedykolwiek jakiekolwiek świństwo? Całkowicie bezinteresowne, albo z myślą o własnej korzyści zrobiłem kiedykolwiek komukolwiek? Nie, no wiesz, no, nic takiego nie pamiętam. No widzisz. Chociaż, wiesz, no, to właściwie nie, nie. No, nic no. takiego i strasznie dawno. No. Pamiętasz? No. Ja rozumiesz, ja wiem. No. Co ty robisz? No mierzę sobie grawitację. W porządku, jest w normie.